Halo, halo! Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandzio i 24 dzień Papers, Please. Zbliżamy się powoli do końca już gry. Czy mur wytrzyma? Donald Trump by nie pozwolił na to, żeby mur padł. A czy my pozwolimy na to, żeby mur... Coś mi padło do oka. Żeby mur wpadł? Oczywiście, że na to nie pozwolimy. Coś mi się twarz tutaj świeci. Ojojoj. Ciekawe dlaczego. Czy mogę to jakoś naprawić szybciutko? Jeszcze tak naprawić, żebym... Bo pewnie zapomnę zrobić cięcia... Tak jak ostatnio zapominam właśnie mojego kaszlu czy coś wycinać i później ja mam takie, o nie, jak mogłem zapomnieć wyciąć, okej. Okay. Udało mi się was zagadać, a jak was zagadałem, to dobrze, bo zawsze mam taki problem, że... O, czekajcie, co to jest tutaj? A, konfiskować aż paszporty mieszkańców Autan, okej, okay, dobrze. I tutaj jest Autan, zgaduję, dokładnie tak. A, czyli tobie konfiskuję tutaj paszport, tak, i dostajesz wizę wjazdową i się będziesz denerwować. Gdzie mój paszport? Gdzie mój paszport? Wyjeżdżam wkrótce podróż, więc potrzebuję mojego paszportu z powrotem. Został skonfiskowany. Co macie na myśli? To, że go nie dostałeś. Wezmę sobie mikrofon bliżej tutaj. Nie ruszam się stąd bez paszportu. Bardzo jest mi przykro. Muszę ciebie aresztować, mój drogi. Sorka memorka, takie są po prostu zasady. No... Chwilę, jak to nagrywam właśnie teraz, jest godzina 1:17, dlatego że postanowiłem, że będę odpowiedzialnym youtuberem i nagram odcinki na zapas, a nie postanowiłem, że będę super odpowiedzialnym youtuberem, zatem nie nagrywam ich o normalnej porze, tylko nagrywam je w środku nocy, ponieważ się zagrałem w RimWorlda. Jezu, jak się cieszę, że zaraz zaczynamy serię z RimWorlda, a jak mi powiecie, że RimWorld jest beznadziejna gra, nigdy nie widziałem tak słabej gry, ale słaba ona jest, nie chcę jej oglądać, to ja was chyba wszystkich pozabijam. Że nikt nie przetrwa, co nie? Do więzienia pójdę, nigdy odcik... Patrzcie, dziadek! Do więzienia pójdę, ale trudno. Będzie warto, ponieważ RimWorld jest naprawdę świetny. To znaczy, to leży bardziej po mojej stronie, żebym ja to fajnie wam przedstawił, bo ja jak już wam przedstawię coś fajnie, to na pewno wam się spodoba. So far to się udawało właśnie. 12 tygodni odwiedziny, spoko. Jesteś tutaj Oki, zatem proszę przechodzić dalej. Nie wszystkich puścimy na następną osobę, poproszę, jak się okaże, że coś z tobą jest źle, to... ale dobrze, wszystko z tobą było dobrze. Moja droga, coś taka zdziwiona, jesteś bardzo krótkie włosy? No nie wiem, że są bardzo krótkie, bym powiedział, że raczej są standardowo krótkie, więc twój wzrost bym poddał zapytaniu, ale dobrze, imigracja na zawsze, tak? To nie jest dobra decyzja, przeprowadzać się do Arstocki, moja droga, jeżeli pytamy o moje prywatne zdanie. I dla szczęścia cię mi ono ominie, ponieważ jesteś tutaj... No, niestety, po terminie ważności twojego paszportu jest mi bardzo, bardzo przykro. Nie, jest tak naprawdę, tylko tak udaje, no ale wiecie, chcę być miły dla niej. Następna osoba, a być może ktoś z Autanu. Elo, Ezik, co tam u ciebie? Ezik, czy możesz się do mnie odezwać? Przegapiliśmy naszą szansę, mężczyzna w czerwieni przeżył, teraz obrał za cel naszego agenta w kolegi, nasz plan musi się zmienić. Wasz plan, nie nasz. Ja z wami nie współpracuję. Mogę przeświecić moje akta, ja z wami nie współpracuję. O, siema, oazy się ubiegasz, okej, spoko, dawaj, odcisk palców. Czy kurna, ta pieczątka jest... Sprawdźmy cię o tak najpierw. No ale zgodne, tutaj to wiadomo. Konfiskata, tutaj jest coś. Skonfiskujcie wszystkie paszporty z Autanu. Paszport musi zostać skonfiskowany przed zatrzymaniem. Okej. Okay. Dokumenty, pełnomocnictwo. Okej. Okay. Zgoda na wjazd, to jest to samo. Zobaczmy sobie. Okej, okay, nie, jednak jest dobrze, spoko. 185 cm wzrostu, 81 kg wagi, 10.43 urodzenie. Ważne do 17 to jest, czyli jutro już nie jest ważne. Boston, mężczyzna, 43, czy się nie jebnęli z datą, nie jebnęli się, czy się z kodem nie jebnęli się. Z Republiki jesteś, rzeczywiście jesteś. Że ciebie o tak, Gregory, sprawdzę i już cię wpuszczę. Mój drogi, witam w Arstoczce. Tutaj udzielimy ci azylu, mam nadzieję, że zostaniesz na długo. Ciekaw jestem, dlaczego konfiskujemy paszporty wszystkim z Autanu. To mnie ciekawi. Ty jesteś dobrze, ponieważ jesteś z Autanu. To jest wiadome. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, że każdy Autańczyk dobrze wjedzie. Co to za świstwek? Gdzie jest paszport? Sorry, mordo. Było już mówione, nie wolno wam tego robić, było już mówione, że... właśnie, to... Ojeju, czy ja przypuściłem tą kobietę, czy nie? Tą Shia... Nie wiem, żadnej chyba Shii jeszcze nie przypuszczałem. Okej, okay. Imigracja, wąsy, masz rzeczywiście 86 kg, 186 wzrostu, okej, okay. To się zgadza, data również jest okej, okay. Tutaj daty widzę, że się zgadzają, Outer Grove z Vantegri, to tak, Diogo Lourenco,
No okej, okay, to rzeczywiście jesteś ty. Czy pieczątka się zgadza? Widzę z tego, że to się zgadza. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest spoko, nie mam żadnego powodu, żeby cię nie przepuścić, dlatego witam w warstocce, sprawujcie się dobrze i kolejną osobę ja poproszę. Zostały nam tokeny jeszcze ze Zjednoczonej Federacji. Siema dziadek! Zablistano chyba dzisiaj dostanę. Dzisiaj wpadłem tylko na chwilę, u mnie wszystko świetnie. Na pewno nie jestem ścigany na ani nic. Wasze zdjęcie jest w biuletynie z poszukiwaniem. Co? Bulał policji jak wary. To obiecali. Żadnej zmianki w biuletynie, wszystko w porządku powiedzieli. Dwa razy się zastanowię, zanim zaufam takim przyjemniaczkom. O Jezu. Jori. Słuchaj, naprawdę cię lubię. Wiem, że ryzykownie jest mi pomagać. Chcę ci to wynagrodzić. I koniec. Zaoferuje nam ucieczkę. Wiadomo, że Jori nam zaoferuje ucieczkę. Poszła na poszukiwanego przestępcę. Wiem o tym, no ale trudno. Nic na to nie poradzę, czyż nie? Junowska Juri. O, też Juri jesteś tutaj. Nie Juri, tylko Juri ty z kolei. Zobaczmy, czy zostanę tutaj kilka dni. Okej, okay. O, tak cię szybko sprawdzę, będę miał to z głowy. Co ty mi tutaj powiedziałaś? Przejeżdżam tranzytem? Okej, okay, to rzeczywiście się zgadza z tym, co tutaj mi podałaś, z całą resztą. A dobra, a tutaj wszystko okej? Okay? Nie masz okularów, moja droga. Zapomniałeś wziąć okulary. No i co? No i co? To dobrze czy źle? No właśnie się nie zgadza, dlatego muszę wziąć twoje odciski palców i zaraz sobie sprawdzimy. Czy mnie oszukałeś, czy mnie nie oszukałaś, moja droga? Ale wygląda na to, że po prostu je zapomniałeś. To po co dajesz w wyglądzie okulary, skoro ich ze sobą nie nosisz, co nie? To troszeczkę taka, trochę taka głupotka bym powiedział. No ale dobra, to jest twój wybór, jeżeli chcesz być za każdym razem właśnie sprawdzana i podejrzewana. Następną osobę poproszę. Witam, moja droga, z kolei przyjeżdżasz, widzę 62 kg wagi, 187 cm wzrostu, to się zgadza? Zachodni Greslin w kolei jest, przykro mi, ale chyba to było na odwrót, chyba wschodni Greslin był w kolei. Nie, zachodni, rzeczywiście, mój błąd. Ale czy daty twoje się zgadzają? Zgadzają się, krótkie włosy, okej. Okay. O, pieczątkę masz podrobioną, dobra, no to tutaj. Dokumenty, pieczątka na... Karta informacyjna. Nie. Na zgodę na wjazd, tak. Co? Przecież to jest takie okrągłe! Przecież to jest takie okrągłe! Co do cholery? Dajcie panie spokój, idź sobie. Siakysz, nie wracaj mi stóp. Kurzyłaś mnie. No i jeszcze coś jest złoto! O, tak, rzeczywiście, to jest bardzo poważne, to jest bardzo poważne. Trójkąt z włosów, tak się zgadza. Rzeczywiście, takie poważne przeoczenie. Do więzienia bym mnie zamknął. Ja bym nie zamknął do więzienia za coś takiego. Jak mógłbym coś takiego przeoczyć? A5 Lim, okej, okay. 21.01, Hajhan, mężczyzna, Kafton Aschhoff, Kafton. 83 kg wagi, 179 cm wzrostu. Okej, wszystko się chyba zgadza. Chyba. Czur, imigracja na pewno, tak. No dobra, wygląda na to, że wszystko jest spoko. Zapraszam. Na wagi nie sprawdziłem. Waga, bo na pewno coś przemycał. Na 100% przemycałeś coś, mordo? Tak! Właśnie tak. Jeszcze powiedziałem, że waga. O, kto walizę, to cię nie potrzebuje. Jaka tutaj zdziwiona, tutaj przestraszona, tutaj zdziwiona. Jaka śmieszna kobita. 16.12, Fortanowa Wania. Okej. Okay. 156 cm wzrostu. Tutaj jest dobrze, tutaj nie sprawdzę. O, kto walizę, Paradizna. Okej, okay. Jest spoko. Na pewno wzrost, tak, wszystko jest super. Proszę, proszę, out. Jeżeli się okaże, że to było 161 cm wzrostu i mi zaliczą za to karę, to... Co? Czy... Waga? Było 56 i było 56. Czy aż taki błąd popełniłem? No nie, najgorzej na świecie, Mandzio, i było nagrywać o normalnej godzinie, a nie o pierwszej zacząłeś się nagrywać. No masz właśnie, debilu głupi. Tak to jest. Tak to jest. Niepoważny jesteś. Wybuch epidemii zagraża federacji, niemal wyeliminowane polio uderza ponownie. Niefajnie. Dobrze, moi drogi, co będziesz miał dla mnie za jaką informację tutaj? Jaką będziesz miał dla mnie informację? To inspektorze, nie wpuszczamy żadnych obywateli ze Zjednoczonej Federacji. Dobra. Krótka piłka, prosta sprawa. Jak masz się, przyjacielu? Całkiem nieźle, dzięki, że pytasz. Miałbym małą prośbę. Jasne, dla ciebie wszystko. W trakcie wojny poznałem piękną dziewczynę. Okej. Okay. Bez przerwy o niej myślę. Jasne. Wczoraj dostałem wiadomość, że moja ukochana w końcu się tu zjawi. Super. Proszę pozwól jej przejść. Jasne. Nazywa się Elisa. No okej. Okay. Przepuszczę ją, oczywiście. Elisa. Dla twojej, od Sergio dla twojej Elizy.
Miłość na zawsze, jasne, jasne, jasne. Mój drogi, sorry, ale nie przejdziesz. Pam para 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 pam para pam 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 pam. Bardzo jest mi przykro, ale nie mogę tego. Nie przenoście waszej choroby do naszego kraju. Mam końskie zdrowie. No, pewnie nawet o tym nie wie. O, pewnie... O, cała papierkowa robota, tja. On nawet pewnie nie wie o tym, że jest polio to i tak dalej. No jeju, kolejna zjednoczona. A Markowa Lunedewa. Okej, okay. Bardzo jest mi przykro, ale nie mogę cię przepuścić. Już dwóch pod rząd, zobaczcie. Już dwóch pod rząd. Ciekawe, czy dobijemy do trzech. Rzadko się zdarzy Zjednoczona Federacja, a tutaj dwóch pod rząd. No, kto by widział? No kto by widział? Później chyba będziemy mieć kartę zdrowia, ale się nie mylę, jutro już. Dobra, Les Renadi, 27.05, 27.05 to jest ok. Tutaj masz urodziny, te w miarę wyglądają legitnie, HBN, o tak cię sprawdźmy. Nie, na poważnie, jak ostatnio to zacząłem przepuszczać ich jakoś głupawo, to ja po prostu nie wierzę. Kilka tygodni odwiedzam moich krewnych, ok. Zgadza się, to sobie paszport zostawię. O, to również się zgadza tutaj wszystko. No kurde, jeżeli się znowu okaże, że jest źle, to ja nie uwierzę. Naprawdę, jeżeli się znowu okaże, że jest źle, to ja tutaj nie uwierzę. No bo wszystko z tobą jest okej, moja droga. Naprawdę. Wszystko z tobą było jak absolutnie okej. I rzeczywiście było okej. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. A ty? A, to jest ta z wierszykiem. To jest ta z wierszykiem. A poczekajcie sekundę, bo ja nie pamiętam. Nie, za jej przepuszczenie nic nie dostaniemy. Jest mi bardzo przykro, ale niestety cię nie mogę przepuścić. Za to, przecież dostali się taki piękny list, ale za to wiem doskonale, komu dać ten list i za to wtedy dostanę token. Rzeczywiście, wtedy też dostałem za to token, po prostu teraz zapomniałem. Dobra, imigracja. Data się nie zgadza, sorry, nie przejdziesz. Przykro mi Tomska, Anika, ale niestety nie mogę cię przepuścić. Żegnam. Mi też było nie po drodze wiele rzeczy, a widzisz, jakoś tutaj jestem, jakoś udało mi się tutaj trafić. Witaj, co tam u ciebie, kolechijczyku z... Jestem w trasie, tylko wtedy przyjeżdżam, długość pobytu. Pozostanę tu dwa dni, okej, to się zgadza. Paweł Isakowik, życie jest do dupy, okej, to jest ten, któremu muszę to dać i... po prostu wtedy mu daję uznanie i jest super. Jak ogień, magnetyzm, kocham to, ten moment. Ten fragment z wizą jest trochę dziwny, ale reszta jest wspaniała, dziękuję. O, proszę, to specjalnie dla ciebie wszystko i przechodź śmiało. I dostaliśmy token z kolechi. Jest super, mega. Powinienem mu dać jeszcze, nie przepuścić go, powinienem mu dać tam tą drugą wizę. Ty jesteś z Autanu, moja droga. Zatem tutaj tobie od razu cię wpuszczamy, bo wiadomo, że z tobą jest wszystko ok. Zapraszam, co z moim paszportem? Sorry, nie odzyskasz go, nie odzyskasz go po prostu. Co mam zrobić? Iść dalej! No, no, masz numer podany na kwicie, po prostu na niego zadzwoń i tyle. I proszę, dało się nie wykłócać, dało się nie wykłócać. No, dało się, to się dało. Nie trzeba tutaj, o Jezu, Republika Antygry, Kolegia Federacja, elo. No to właśnie tyle. To mnie obchodziło. Słyszałem, że rodzi się... Piersowska Szej. Okej, to jesteś ty. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że teraz łatwiej się męczy, nie chcę zostać w Arcoce na dłużej. No okej, okay, dobra, ciebie miałem przypuścić. Jak dobrze, że takie... Hej, trochę za dużo gadasz! Hej, trochę za dużo gadasz. No ale jak to jego kumpela, to muszę ją przepuścić. Razy przez terytorium arcowskie, jasne, przez kilka dni, spoko. I Apostol Jelena, troszeczkę dziwne imię tutaj masz, ale niechaj ci będzie. Twoje daty... No sorry, mordeczko, nie wiedziesz, ponieważ masz bardzo przedawniony paszport, jak tutaj zresztą widać. No właśnie, dopiero ci go wydano, to właśnie niedobrze. To chyba ktoś ci sfałszował ten paszport, to może cię powinienem zatrzymać w ogóle. No, no właśnie, lepiej uciekaj szybko. Zobaczcie, jak szybko uciekła od razu. Nie dziwię się, też bym szybko uciekał. Enkio, okej, to jest dobrze. Nadwaga, rzeczywiście masz nadwagę. 69 kg wagi, 184 cm wzrostu. Tata jest okej. Tranzyt? Nie. Oszukujesz mnie tutaj. Ktoś mnie tutaj okłamuje. Ktoś mnie tutaj kłamczy. Tak, oczywiście, jestem tutaj tylko przyjazdem. O, no jasne, że tak, no jasne. Nihil Novi, klasyczne, klasycznie, zawsze wy tak robicie. A później się dziwicie, dlaczego się na was denerwuje, dlaczego chcę was wszystkich pozamykać, w cholerę. I co, brak zgodności, miejsce wydania, kurna, myślałem, że to było to. O, dobrze, chociaż ty jesteś prosta w zatrzymaniu. Chociaż ty jesteś prosta w zatrzymaniu, moja droga. Tum, 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 tum.
Kurde, no nie, im więcej, ale wtedy chyba też tak było, że na początku szło mi bardzo dobrze, a pod sam koniec miałem strasznie dużo błędów i tak dalej. Chyba poprzednio jak robiłem playa, to, let's playa, to wydaje mi się, że to samo było. Nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje. No i po co ty się tutaj produkowałeś, skoro po prostu cię nie mogę wpuścić? Akurat dwóch podnoży, może jeszcze jedna Zjednoczona Federacja? Niestety nie, widzę, że to jest Antegra, to jest Święty Marmaro, to jest dobrze. Michał... Michale, czy ty tutaj masz wszystko dobrze? Tutaj masz dobrze. 66 kilowagi, 169 cm wzrostu. To się zgadza. Mężczyzna. Daty się również wszystkie zgadzają. Tranzyt. Czy coś spieprzyłeś tutaj mówiąc mi? Nie, przyjeżdżam 2 tygodnie. Nie, no dobrze, wszystko mi tutaj pasuje. Poszukiwany też nie jesteś, nie ma powodu, żeby cię nie wpuścić. Chyba, że zaraz się okaże, że ten powód istnieje, a ja tego nie widzę. No! Data ważności! No przecież sprawdziłem wszystkie! To nie ty jesteś. Nie, na poważnie, brakuje mi słów. Co to kurna ma być? Czy to jest gwiazdka, czy na poważnie jest tego dokumenty? O nie, no ja jestem strasznie zły na siebie. Nienawidzę takich głupich błędów robić. No, właśnie coś mi tak kurna tutaj śmierdziało, że coś jest chyba podrobione tutaj. No nie wiem czemu tak ostatnio. Widzieliście, że sprawdzałem wszystko po kolei? Nie, coś przeoczyłem, bo jest 17.12. Wszędzie było dobrze. Nie wiem, w jakimś... Dajcie spokój. O, moja droga. To po pierwsze, że w ogóle nie przypominasz siebie. To jest pierwsza niezgodność. Ale ta niezgodność w zasadzie mnie nie obchodzi, ponieważ po prostu jesteś z Federacji! A z Federacji nie mogę wpuścić kogokolwiek. A tutaj podpuchę zrobili, żebym nie zwrócił uwagi na to, że jest ze Zjednoczonej Federacji, tylko żebym zwrócił uwagę na jej ryj. Specjalnie tak zrobili. Siema, dziadek. I Luta Caprian, Haihan z Imporu. 18.12, ok. 31.12, to jest też dobrze. Tutaj też jest ok. Mężczyzna, wąsy, rzeczywiście, waga. A, przemytnik jesteś, widzę. Słynne 4 kg różnicy. Rewizja. A, dobra, to nasz. To jest albo zielona pieczątka, albo nie. Zatem ja ci dam zieloną pieczątkę już ewentualnie. I jak coś, to po prostu ci jej nie oddam tutaj, jeżeli się okaże, że jesteś przemytnikiem. Ok, uwaga, tak, rzeczywiście jesteś. A tam zostaniesz po prostu tutaj zatrzymany. Popełniliście błąd, dokładnie, nic mi o tym nie wiadomo, a mi to doskonale wiadomo. Ciekaw jestem, na kogo chciałeś, mój drogi, zrobić zamach. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Może na tą osobę, która mi później rozlicza. O, 17 osób, słuchajcie, zobaczcie, rekordy jakieś tutaj padają. Szkoda, że strzymał pomnieniami. No, okej, okay, zobaczcie, tutaj też szybciutko to poszło. 18 osoba, mega, super. Poproszę kolejną osobę. Kurde. Ale 18 zaliczone. 18 zaliczone OZO, przynajmniej tyle. Fajnie, że rekordy, dostępne nowe ulepszenia, dwuklik, rozpoczyna inspekcję. Jasno, nie dostajecie dzisiaj jedzenia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kolejny odcinek jutro o godzinie 18. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, cześć.